Jesteśmy w domu pana Tomasza Odziejewskiego. Nowy projekt, nowe wyzwania. Proszę, żeby pan opowiedział nam bliżej, co teraz będzie się działo, co przygotowujecie. Ledwie zdążyłem się pochwalić Titanikiem z bursztynu i rekordem Guinnessa. Wspomniałem, że mam na myśli którąś z naszych polskich latarni morskich, żeby tak, no miałbym chęć zrobić. No i zapomniałem o tym. Mija miesiąc, dwa, dzwoni telefon, odbieram. Dzień dobry, to burmistrz miasta Hel. No, witam panie burmistrzu. Panie Tomaszu, czy możemy się spotkać? No oczywiście. No nie minęło 3 dni, jak burmistrz przyjechał z panią sekretarz. Wypiliśmy kawę, no i padło pytanie. Czy to może być ta latarnia ich? Do następnego rekordu. No, przejrzałem wcześniej wszystkie latarnie. No, ta wydawała mi się no, dość taka, powiedzmy może w ten sposób, że prosta. Chociaż to jest sześciokąt, to będzie troszkę roboty. Ona jest strasznie wysoka. Są po prostu latarnie po prostu niższe i bardziej zbite. Ja się na początku przestraszyłem, że ona może być okrągła, ale no okrągła to jest w klinice morskiej, prawda? I no odwiedziłem Hel, zobaczyłem tą latarnię na żywo, zgodziłem się, podpisaliśmy umowę i będę bił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o wielkość. Trzeba pobić 3 wymiary, A, B i H, czyli bijąc rekord Guinnessa, jeśli chodzi o Titanica, to można sobie łatwo wyobrazić, jakby Titanica postawić w pionie. Ja muszę pobić te wymiary. No i ta latarnia z Helu doskonale się mieści. No będzie roboty, bo ona ma być większa od burmistrza, tak obiecałem. Ale przeskanowałem to wszystko, przeskalowałem. I no, Titanic miał w wysokości 36, a latarnia u podstawy przynajmniej będzie miała 38. Według skalowania wysokość latarni już dzisiaj wynosi 1,86 m. I tu jest problem, bo przyczepiając nawet później antenę, czy robiąc jakąś podstawkę, to będzie miało około 2 metrów. Także to jest... No jest to wyzwanie, naprawdę. No biorąc pod uwagę wysokość i szerokość, podstawkę plus no daszek z tym zabudowaniem, co się nazywa galerią, w latarni jest to galeria, to góry, ta góra, gdzie świeci, no to ponad 1,90 m wejdzie. To jest strasznie duży gabaryt. Sama rura, jak ja to mówię, no to będzie miało metr chyba 60 parę, plus 24 centymetry. O ile się nie mylę, 1,65 m ma sama ta rura sześciokątna, plus 24 centymetry galerii u góry. No to daje nam dość dużo. Do ile tego potrzebujesz zużyć na to? Na to potrzebuję według takich obliczeń około 50 kilo, z czego może zużyję około 30, tak wydaje mi się, nie? Jeśli to przeszlifuję 1:2, żeby mieć po prostu kostki z bursztynu, które ułożę w ściany, to myślę, że ona może przekroczyć 14-15 kg. Jest to ogromna budowla. Nie spodziewałem się, że mógłbym tak szybko bić rekord, ale zrobię ją i no i będzie wysoka. Mamy Titanica, który jest największy na świecie. W tej chwili? W tej chwili będzie latarnia, już jest umowa podpisana. A kiedy zaczynasz? Zaczynam za około tydzień. A jaki termin na zrobienie tego? Termin mam 3 miesiące. Plus tydzień prawdopodobnie na oczekiwanie na Guinnessa. Z Titanikiem było podobnie. 3 miesiące miałem właściwie czasu
na zrealizowanie, ale jak przyszło co do czego, to zostało mi miesiąc i dwa dni. Zmieściłem się, żeby to w odpowiednim czasie było. No, biorąc też pod uwagę rekord oczekiwania, on był 3-miesięczny. Także ten rekord dość późno przyszedł. Wszystko kwestia zapłaty. Wszystko kwestią podpisania umowy właśnie z Guinnessem. Nie? Im więcej zapłacimy, tym szybciej będziemy go mieli. Nie? No, Guinness nie płaci. Guinness bierze. Także no myślę, że się uda. Mam już jakieś doświadczenie. No, wcześniej zapowiedziałem, że chcę mieć 3 Guinnessy. I to nie były słowa rzucone na wiatr. Ja twardo stąpam po ziemi i będę je miał. Prędzej czy później. 3. Nie 4, 3. Mhm. Czyli Titanic, w tej chwili latarnia na felu. Tak. I trzeci, możesz nam zdradzić? Nie wiem. No ja myślałem o Burczu Kalifa, ale 2,40 to jest... No owszem, można pobić o centymetr, no ale biorąc pod uwagę skalowanie, że jeśli latarnia będzie miała 38 u podstawy, no to Burcz Kalifa, jeżeli będzie miał 40 u podstawy na 60 przykładowo, to wychodzi mi 1,40 m. No nie mogę go zmniejszyć, bo nie będzie w Guinnessie. Także tu jest... Chyba Burcz Kalifa odpadnie. W każdym bądź razie będę miał łatwiej z jakąkolwiek wieżą, czy wieżą Eiffla, czy inną latarnią, czy jakimś budynkiem najwyższym. Będzie mi łatwiej, ale o gabarytach właśnie latarni. Nie? Tak najbardziej się będzie można wstrzelić w trzeciego Guinnessa. Także, no dwa, no jeden mam, drugi połowę. Bo umowa z Guinnessem została podpisana, z tego co wiem. No i jeżeli papiery się tam uleżą trochę, to w przyszłym tygodniu zaczynam. Dostaję od pani koordynator, pani Moniki Skinder, zielone światło i zaczynam. A czemu akurat latarnia z helu? Miałem robić latarnię z Kołobrzegu. Ale no powiem tak, latarnia z Kołobrzegu ma obok forty, zabudowanie. No to by mi popsuło w ogóle zabawę. Oczywiście miałbym tego Guinnessa, ale trzeciego by było zrobić trudniej, bo latarnia przykładowo z Kołobrzegu, ona ma te forty, które bierze Guinness pod uwagę jako wymiar. Czyli jeśli miałoby to pół metra od spodu, to pewnie latarnia by mi wyszła też około 2 metrów. Ale jeżeli latarnia z Kołobrzegu by miała pół metra od spodu, a Burcz Kalifa przykładowo musiałby mieć też te 50, no to powiedzmy na 70, to Burcz Kalifa by musiał mieć ponad 3 metry. Przystąpieniu w ogóle do prac to trzeba troszkę poplanować, tak? No, trzeba trochę poplanować. Bardzo mi ta latarnia, tak powiem szczerze, leży. Ja tak się zastanawiając nad latarnią z helu, przecież ja łapię bursztyn naprzeciwko niej. Tylko, że ja jej nie widzę. Stoję przodem do tej latarni właściwie, jak łapię w zatoce bursztyn. Jestem odwrócony przodem do niej. Tutaj widzimy Esperance. No. Coś o niej, bo to największy żeglowiec. Ten okręt był wcześniej jeszcze nieodsłaniany. Był w przedszkolu, pokazałem go dzieciom. To jest jego druga odsłona właśnie. No, to jest statek, który według mnie on jest po Titaniku największym statkiem, jeżeli chodzi o żaglowiec, o ilość żagli. Moja maksymalna ilość żagli to była bodajże może 12-13. Ten ma 24. Ciężki do transportu. I to jest największy żaglowiec, jaki zrobiłem dotychczas. Można powiedzieć, że to jest numer jeden, jeżeli chodzi o żaglowce, największych na świecie. Czy ktoś na świecie zrobił taki żaglowiec, czy nikt nie może się pochwalić czymś takim? Gdyby ktoś zrobił taki żaglowiec, to ja bym o tym wiedział. Natomiast nie wiem, czy
czy gdzieś takie żaglowce robią. Nie mam takiej wiedzy, ale nie sądzę, żeby ktoś się podjął takiej dużej pracy. To korzystając jeszcze z okazji. 23 marca kolejna odsłona w TV History Złoto Bałtyku. Tak. Można to powiedzieć? Tak, tak. Chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić do oglądania Złoto Bałtyku, sezon trzeci, w Telewizji History. Możemy coś zdradzić, co widzowie będą mogli zobaczyć w tym sezonie? Nie chciałbym zdradzać, bo po prostu odbiorę tą przyjemność, ale mogę coś zdradzić. W trzecim odcinku lepiej skorzystać z toalety wcześniej i usiąść, bo będzie wesoło. Okej, czyli 23 marca, pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Tak.